Dobry wieczór Państwu, wita wszem wobec Kapitan Lisowski i za chwilę druga część materiału, który nagrywaliśmy jako jeden, ale okazał się być zbyt długi. I aby Państwa nie przemęczać, nie zniechęcać, podzieliliśmy go na dwa, więc poleci teraz druga część naszej rozmowy, którą nagraliśmy 23 grudnia. Abyście mieli Państwo coś ciekawego, jeśli znajdziecie chwilę w czasie świąt. Aby się lekko zrelaksować. Mam nadzieję, że nasze lekko prześmiewcze podejście do tematu będzie wystarczająco zjadliwe przy okazji tego wszystkiego, co na wigilijnych i świątecznych stołach u Państwa jest. I że będzie to jedyny powód do tego, aby brać się za podboki lub też za bary, nic innego, tylko to, o czym my mówimy, jak mówimy i dlaczego. Mam nadzieję. Jednocześnie, że święta upływają Państwu w jak najlepszej atmosferze i nieustająco życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Skoro tak, to czy Rosjanie są gotowi stworzyć z tej mobilizacji armii? Otóż Finowie uważają, że jeżeli 20 lat zajęła im próba budowa, budowy sprawnej i profesjonalnej armii, i teraz ta sprawna i profesjonalna armia skończyła bardzo szybko w błocie i piachach Ukrainy. Okazało się, że to był Hamburg, Hamburg czyli to samo będzie, jeżeli chodzi o tą próbę zbudowania dywizji i brygad Szojgu. Jak oni mówią, dywizję i brygady Szojgu. Co zostanie zbudowane? No, oczywiście znowu batalionowe, grupy bojowe na tej zasadzie. No, ale pytanie dalej, co ze sprzętem. Ten sprzęt albo jest u Ukraińców, albo właśnie rdzewieje, gdzieś tam na polach, albo jest w naprawie. Tutaj bardzo ciekawe jest y, byłego żołnierza, podoficera, który y, posługuje się pseudonimem Kotmurs. Tak, y, tłumaczenie tego zrobił mi Ario, poleciało mm -hmm. dwa dni temu u mnie i on dosyć dobrze pokazał, jaka jest. Czarna dupa w zapleczu rosyjskim tak. w tym zakresie. No. Dokładnie. Czyli znowu, sprzętu nie ma, a jeżeli jest, to w bardzo ograniczonym zakresie, a jeżeli będzie, to będzie tylko i wyłącznie starszych generacji, bo ten sprzęt można robić masowo. I teraz, co się stanie? Batalionowe grupy bojowe, uzbrojone jak lekka piechota, czołgi, które będą, które raczej nie powinny. Zjawiać się w tych, na tych obszarach frontu, na których można się spodziewać ukraińskiej obrony przeciwpancernej, ponieważ jeżeli nie nadąży zakład, który produkuje pancerze reaktywne, to te 62 pójdą do boju gołe. Prawda? To znaczy jest mocna presja wśród samych załogantów tych rzeczałgów, że tak. oni sami robią samoróbki, czyli tak. pojemniki na Reaktywne, niewybuchowe. Na reaktywne, niewybuchowe pancerze i tym obkładają w nadziei, że znajdą coś z czasem, co powkładają do środka. Dokładnie. Oni to sami, oni to sami kupują o tym zresztą kod spisał. pisał. I tutaj, co ciekawe, to jak ta armia będzie wyglądała. Przede wszystkim przejdą, Rosjanie przejdą na produkcję starego typu amunicji. Dlaczego? Dlatego, że cała, że większość artylerii. Będzie tych starych typów, będzie wyciągnięta, wyciągnięta z magazynów MOP, i to będą, no możemy się spodziewać ML20, D30, D20. rapiry, tak, D20, nawet D1, może, prawda? I to wszystko będzie wymagało amunicji starszych standardów. To będzie wszystko wymagało, wobec czego ruszy produkcja masowa, ale starszych standardów i gdzie jeszcze mogą się Rosjanie zaopatrywać wbrew pozorom kierunek chiński nie jest wcale tak dla nich dobry no północno-koreański sprzedają... jest lepszy tak dokładnie północna Korea i być może stamtąd przyjdą nawet czołgi tylko, że problem jest jeden północna Korea nie ma tak naprawdę nie ma tak naprawdę technologii pancerzy reaktywnych nie stosuje bardzo rzadko, ponieważ oni tego, nie, oni tego nie potrafią zrobić. W najnowszych czołgach najnowszych czołgach skopiowali praktycznie kontakt 2. Natomiast starsze, odpowiadające mniej więcej T-62, chodzą, przynajmniej tak wynika ze zdjęć, chodzą gołe. Nie ma żadnego pancerza do nich dostosowanego, a one się nieco różnią od, od rosyjskich, i nawet jeżeli by Rosjanie masowo taki sprzęt kupili. To nie będą pasowały do ich gniazd, do pancerzy reaktywnych. Będą to musieli zrobić, rozumiesz, od nowa i będą musieli od nowa te pancerze sfabrykować, specjalnie dla tych czołgów. Także spodziewają się, Finowie spodziewają się armii lekkiej piechoty z artylerią, z dodatkiem pewnej ilości starszego typu czołgów. Tak, no, Kot Murza jeszcze zauważył, że dojeżdżane są totalnie czołgi poprzez używanie ich do prowadzenia ognia pośredniego amunicją Lufy. odłamkowo burzącą, zapalającą. Żywotność lów armat czołgowych jest kilkakrotnie niższa niż żywotność lów armat i haubi, armat. Artyleryjskich. Wiem, tak, a w dodatku tych lów nie ma. Tak, więc, jakby to powiedzieć, trochę mi to przypomina to, co robił Związek Radziecki. Mhm. Po, po roku tego jak tłukli ich hitlerowcy na stepach rosyjskich okazywało się Czyli że zamiast 42 zamiast zamiast 15 tysięcznych dywizji zaczęli robić takie w przedziale 9 do 12 mniejsze mhm. liczebnie ale za to zaczęli ich produkować więcej mhm. e, może były lżejsze Pułk artylerii w takiej dywizji to już były nie 36 luf, tylko 24 lufy. 24 lufy, tak. Jakieś tam Baterie armatki miały po dwa, tak. Po cztery sztuki po były 12, w bateriach, ale tak. jeszcze jakieś tak. dwie armatki w pułku te 76 takie bez płyty czołowej nawet. Tak. tej osłonowej, różne takie rzeczy. Mhm. Namnożyli, rozmnożyli. A teraz ogłosił Szojgu, że co? Dywizjony tam miały wtedy po 12 baterii, tak, miały po 12. Po 4. No. I że będą teraz trzy nowe dywizje strzelców, kilka. Tak. tam, siedem brygad chyba, jakieś tam takie. Tak, yy, yy, będą dwie nowe yy, dywizje piechoty morskiej, to już nie wiem, z czego oni je tak, sformują że do, przeformują. Że przeformują z brygad, ale te brygady dostały tak. straszny łomot. No i tak. yy, też powietrzno-desantowe. Więcej, czyli chcą nagle zbudować WDW, które zapłaciło chyba największą daninę krwi dotąd, robiąc za straż pożarną tam, gdzie nie powinni, na tych lekkich pancerzykach, które mają. No, brzmi to po rosyjsku po prostu, powiedziałbym, oderwane od rzeczywistości, no ale plan jest. Ale przypomnę, że ich wielkie gadanie na temat mobilizacji mówiło o tym, że to jest 20 dywizji. Zmobilizują 20 dywizji. Tak, to tak, gdzie te tak. 20 dywizji versus. Trzy dywizje ogólnowojskowe, dwie dywizje piechoty morskiej, jedna czy tam dwie dywizje, powiedzmy, desantowe? To też. I patrz, jak to się zgadza z tym fińskim raportem, gdzie oni mówią, że Rosjanie nie są w stanie zarządzać polem walki, na którym walczy dywizja. Czyli tak naprawdę formowanie dywizji dla nich jest przeciwskuteczne, bo to jest za duża jednostka. Dokładnie. A mają wielki problem właśnie z radiostacjami, z łącznością. Dla nich kompletnym, wrednym szokiem jest to, że Ukraińcy mają zamknięty obwód cyfrowej łączności, mają te repitery tak. i to że wszystko. jest tam hopping, wiesz. Tak, że to hopping, wszystko... hopping, czyli tak. skokowa zmiana częstotliwości w ramach pewnego zakresu, ale odbiornik dzięki odpowiedniemu kluczowi dokładnie odbiera właśnie to wszystko, co ten hopping robi i nie ma problemu i można rozmawiać wtedy jak, można clearem, czyli mówisz wprost, bez kombinacji, tak. bez kodowania. Dlaczego? Bo chodzisz w zamkniętej pętli. Tak. I jeszcze mają mnóstwo tych repiterów rozrzuconych, które wzmacniają to, co trzeba. A Rosjanie gdzieś tą łączność, chociaż tak, wie tak wiele w nią teoretycznie inwestowali, no to jeżeli popatrzeć, można na coś, co wygląda, jeśli ktoś widział polską radiostację R3501, taką podstawową, doręczną na szczeblu dowódcy drużyny. No to są przykłady tego. Jest taki kanał cały, jak pewien Ukrainiec dowolne rodzaje wyposażenia rosyjskiego analizuje. Jak to wygląda, co to jest? I gościu rozkręca tą radiostację ładnie, pięknie zielona, metalowa, wojskowa, rozkręcił cztery śrubki, a w środku, nie przymierzając, nie obrażając, jakiś baofeng włożony, baofeng, zwykły taki tak, i tylko tak. odpowiednio głębokie był, przekaźniki, żeby dotykał. To był słynny Aumas, tak. tak, tak, więc no i ktoś za to wziął przeokrutne pieniądze i w armii rosyjskiej, no i niech znaczy... im tak dalej będzie. Z tego co widziałem, z tego co się zorientowałem, to Rosjanie się sami zorientowali, że Ukraińcy nawet niespecjalnie namierzają ich tą łączność, którą Rosjanie próbują oszyfrować, tylko namierzają baofengi. Tak. Dlaczego? Dlatego, że baofengi należą do oddziałów do oddziałów tychże zmobilizowanych więźniów, do oddziałów kiepsko wyszkolonej rezerwy, a wiadomo, że tam, gdzie ci są, tam najprawdopodobniej będzie jeszcze jakieś zabezpieczenie, żeby oni za, za bardzo nie oddalili się z linii frontu. Tak, więc obkładając na szeroko ogniem zawsze mogą w coś ciekawego trafić. Zwłaszcza, zwłaszcza dalej niż, niż było to wykrycie, prawda, tak. łączności. Te 2-3 kilometry dalej i na pewno się w kogoś trafi i zwykle się trafia. Tak, to wygląda. Ale to jest też wskazówka dla nas, że naprawdę należy Polsce, w Polsce, polskiej armii, być, tak zakaz, zakaz, zakaz radiostacji absolutnie. w tym otwartym absolutnie. zakresie częstotliwości, tak. jak najbardziej. Znaczy, Trzeba od wiesz, tego odejść. Maciek, to jest dla mnie jednoznaczne, że my powinniśmy przebudować swoją łączność i znaczy, że tu tak, Ukraińcy ale... by nas mogli wiele nauczyć. Teraz tak, powinniśmy od nich Bojętnie. dużo się nauczyć no. i w oparciu o. Mamy nie tylko jedną grupę WB Elektronik, która jest naprawdę w stanie zrobić dobry sprzęt łączności, bo robi go, ale też mm -hmm. był kiedyś y, ten. Y, oprócz Radmora był jeszcze u Unimor. Unimor robił tak, tak. I Centrum no, Techniki Morskiej CTM też techniki, robiło Tak, robotę. tak, tak, dokładnie. Y, już nie wspomnę o tych innych firmach, które są na Dolnym Śląsku i robią różne rzeczy. W każdym bądź razie naprawdę. Jesteśmy w stanie, tylko tutaj jeszcze zamawiający musi być na tyle kumaty, albo na tyle otwarty, żeby słuchał, co mówią Ach, no właśnie, mu wiesz, oficerowie No, on może być, ale kodeks betonido. Tak. No. Bo to, co ja mówiłem, taśma, taśmowa antena jest strasznie długa, niewygodna, Ach, nie, więc się taki. ją łamie, znaczy zgina no. się, z czasem ona się musi złamać, automatycznie siada zasięg. No. Po co zamawiać drugą krótszą prętową antenkę? Po co przewidywać, że co trzy lata, maksymalnie wymiana wszystkich baterii do tych radiotelefonów, bo siłą rzeczy muszą usiąść, to nie jest wieczne. I takich nie. rzeczy jest więcej. Takich, 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 które kurde, kładą wszystko, a to są niby pierduły, ale pierduły razem połączone. Wiadomo, jaki jest efekt. Dokładnie. Teraz co do, co do wojny, co mhm. do wojny, wiemy, że. Bachmut atakują już tylko Wagnerowcy wspierani przez artylerię rosyjską. Są za to widoczne przegrupowania wojsk rosyjskich gdzieś tak w okolicach Ługańska. I Girkin powiedział chyba kilkanaście godzin temu, że Ukraińcy wypchnęli Wagnerowców z Bachmutu. Tak. To że ewidentnie to już wczoraj wypchnęli to tak. Tak, tak, kilkanaście godzin temu, że ewidentnie zostali wypchnięci wa wagnerowcy. Pamiętaj, że Gilkin był bardzo przeciw wagnerowcom. Potem, jak pobył trochę w okolicach tego frontu, to ten y, y, ton zmienił, znaczy stonował te swoje zarzuty, ale teraz widzę, że te zarzuty znowu wracają i one są, no co tu dużo mówić, no, znając Gilkina, uprawnione. Wiadomo, że... że kolega Ario przygotował mi właśnie ciekawy materiał, tak. tłumaczony z Girkinowego. Myślę, że znajdę chwilę tuż po świętach, żeby go zapodać. No Zwłaszcza, właśnie. że Ario, nie wiadomo dlaczego, ale w wyniku napaści onucowych troli, jakichś dziwnych rzeczy związanych z używaniem przez niego muzyki dziwnej, nie wiem o co chodzi. Prawa autorskie zostało zbanowane, jego konto na ten czas jest to... No... Ale już jest backupowe. Także już oczywiście, już że jest konto backupowe. Obserwujemy, obserwujemy tak, oczywiście. ario backupowe konto jak najbardziej. Ale ja mam satysfakcję, że akurat on dał mi materiał ten na temat Kota Murca przygotowany, ja to wszystko powiedziałem, kto jest autorem tłumaczenia i świetnie to zapodałem, więc chyba tylko nawet Bardziej się rozeszło wśród ludzi za to, że go zbanowano. Następny materiał dzięki Arię, jaki poleci, myślę, że pójdzie tym samym tropem. Facet: mądrze mówi, mądrze pisze. Mądrze, mądrze pisze, tak jest. Dokładnie. Ta wiedza nie zaniknie, dopóki są ludzie nie tacy, ona się którzy. Wiedza się będzie chcą bardzo przydawała. Tak. Natomiast co wyraźnie widać z tych przegrupowań rosyjskich? Tych przegrupowań rosyjskich widać, że oni czekają na uzupełnienia, bronią się. Obroną uporczywą, żeby nie stracić za dużo, ale wyraźnie czekają na jakieś uzupełnienia, i tu znowu nad nami świeci ten termin luty, druga połowa lutego, marzec, początek kwietnia. I to jest moim zdaniem bardzo prawdopodobny termin nierosyjskiej kontrofensywy, bo nie sądzę, żeby oni mieli siłę. Na tą kontrofensywę w tej chwili, bo muszą zrobić tą drugą y, mobilizację może wtedy, natomiast kontratak. Moim bo ataki zdaniem W, w różnych miejscach mogą, oczywiście, jak najbardziej. Wiesz, to znaczy pytanie, jako tutaj mówiąc fachowo, czy to będą kontrataki, które będą polegały na uderzenia na styk jednostek ukraińskich, żeby wy wybadać te słabe punkty, czy też to będą ataki w celu przejęcia określonego punktu terenowego. Jak albo to było dotychczas. Też, tak, albo też wsi. No tutaj genialne było stwierdzenie wściekłego Kota Morza, że to są mini Werdeo. Rzeczywiście coś w tym jest, jak najbardziej, ale, ale ja się spodziewam, że raczej to będzie próba, Przebicia y, y, obrony ukraińskiej i zepchnięcia Ukraińców znowu do obrony uporczywej po to, żeby ewentualnie, ewentualnie wyjść z jakąś kontrofensywą później. Teraz co do ewentualnych znowu przewidywań na temat kolejnego ataku na Kijów od północy ludzie, nad Białoruś odwili się. Po lesie. Za tydzień to będzie jedno wielkie bagno. Tam utopi się każdy czołg, a jeżeli ktoś będzie tak mądry, żeby posłać tam te słynne transportery WDW z Amelinium, to, no, to będzie rzeź wtedy. bo to, stop, Z tym to sobie nawet RPG-7 radzi bez problemu RPG-76 Komar też. Też, 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 znaczy, też. o tym sprzęcie wiesz, co mi się kojarzy z tym sprzętem WDW? Hmm. Pamiętasz, wrzesień 39, wielka ochota do walki i obrony, i co niektórzy się skarżyli, że oni byli po służbie w broniach pancernych, w broniach technicznych, ale zabrakło dla nich tych 5, 8 mm pancerza, mówiąc w kontekście TKS-ów, TK3 i tak dalej. To tutaj te 5-8, no może jest i 15-18 gdzie nie gdzie, ale to też nie wystarczy do ochrony życia. Tym bardziej, że to jest stop aluminiowy, który się bardzo ładnie pali. No to już tak. kilka razy stwierdzono przy okazji tak zwanej ofensywy na, na, na Kijów. Każdy, jeżeli nie przyjdą, bardzo ostre mrozy. Jeżeli zostanie zachowana taka pogoda jak w tej chwili, jakakolwiek ofensywa przez Polesie, jest absolutnie niemożliwa. A jeżeli nawet przyjdą mrozy, to ja nie widzę nawet wjazdu. 60-tonowego czołgu na zamarznięte wagno. No, yy, oni takich ciężkich czołgów nie mają. Średnio to będzie zakres między 39 a 45-48, w zależności od nowoczesności. 50-50 no jest już. 50 no, dla T90. No, ale to, to, jest, to, jest, to już jest 50. 50. Kilka, nie? Natomiast 60 to powiedziałem trochę na wyrost i nie tyle czołgu, ile miałem na myśli Sté, bo Sté tyle waży. Sté S. Tyle tych MSTS y, lub też już w ogóle M35, sorry, ale no. co, coraz mniej tego widać. Dlaczego coraz mniej tego widać? Dlatego, że to prowadziło dosyć często pojedynki z Ukraińcami, z ukraińskimi bateriami, między innymi z naszymi Krabami i kilka razy miałem takie piękne... Piękne informacje od chłopaków o tym, jak to świetnie dzięki przy pomocy dronów właśnie Msta S wypunktowano. Bo jednak co to dużo mówić, krab ma dłuższą rękę niż starać. Ma dłuższą rękę, a wbrew wielkiej propagandzie, główną bronią, artyleryjską rosyjskich wojsk pancernych zmechanizowanych jest 2S3 akacja. Dokładnie. Czyli staroń, tutaj... o którym już prawie chcieli zapomnieć. A no właśnie, ale była w tak masowej liczbie produkowana, no że poszła po prostu na front, bo nic innego tak naprawdę no, nie było. Nie było. Dokładnie. Co do patrząc, patrząc tutaj na front, patrząc tutaj na front, to widzimy, że w okolicach Swatowa coś się zmienia, dlatego że. Na przykład Koło Mejczycha została określona, ostrzelana przez Rosjan, co znaczy, że prawdopodobnie jest w rękach Ukraińców. I jeżeli by koło Mejczycha była w rękach Ukraińców, no to Rosjanie mają ze Swatowem wielki problem, bo mają tak naprawdę od jednej strony zamknięte zamkniętą możliwość dostarczania jakichkolwiek uzupełnień, czy, 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 czy jakiegokolwiek za, zaopatrzenia swoim obrońcom z, Fatowa. Tak, tam jest taka sytuacja, myśmy to też z Arturem Mickiem patrzyli. Kuzemiwka to jest jedne tak. kleszcze dotyczące Kuzemiwki. Tak. Potem od strony Dibrowe i Kreminna jest prawe ramię większych kleszczy, mm. I nad Kuzemiwką jeszcze jedne kleszcze, więc ja to porównałem do tego, co Niemcy mogli stosować. Taktyka tak. podwójnych kleszczy. Tam, gdzie nie podwójnych możesz kleszczy. zdobyć, idąc wprost, tak. omijasz, zamykasz, dzielisz. Ale jak wystarczy, że jak Ukraińcy przejmą te wzgórza pod Kuzemiwką, to oni już mają Rosjan jak na patelni. Jeżeli nie, no tam, będą strzelać po, po, jak do kaczek. Podciągną artylerię. To tak. wtedy... Wtedy tak naprawdę to, 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 to wiesz, to, 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 to będzie no dosyć, znaczy, tym bardziej będzie to bardzo duże ułatwienie. Bardzo duże ułatwienie. Jeżeli, jeżeli tutaj popatrzymy na wszystkie inne fronty, to co widzimy? Tak naprawdę to widzimy, że tak się obawialiśmy na Zaporo, o Zaporoże, natomiast tam tak naprawdę nie dzieje się nic. Tam się pojawiły nowe jednostki rosyjskie, tak, gdzieś tam tak. właśnie w tamtym terenie. Rozbudowa obrony dookoła Tokmaku, no bo on jest do przebrnięcia w kierunku idąc na Melitopol. To znaczy ta obrona jest bardzo dziwna, bo to są znowu te słynne kozły betonowe i to znowu są te słynne tra transzeje głębokości półtora metra. I to już zostało podsumowane przez Girki, że na grób za, za głębokie, na okop za płytkie. Też. Czyli... I jak patrzyłem na schemat, gdzie te pozycje zbudowano względem linii zabudowań tego tokmaku, no to powiem szczerze, że bardzo prymitywny sposób planowania obrony. Tak bardzo jest. prymitywny. Tak jest. A te prymitywne tak i, tak i... się nie sprawdzają. Nie sprawdzają. Tutaj m, ja bym powiedział, że to jest takie y, na sztukę. Kazali, to się to robi. Ktoś płaci, tak to robią. To tak. No, tu mi, tu mi tutaj moi kumple ukraińscy, którzy na odcinku hersońskim cały czas mówią, że artyleria rosyjska prowadzi do nich ogień nękający, ale po raz pierwszy tak rzadko. Po raz drugi y, Druga sprawa to jest taka, że ukraińska im odpowiada w tej chwili już z dosyć dużą werwą. Kachowka między innymi oberwała, oberwał tam skład przyfrontowy amunicji. Mówią, że fajerwerki były ładne. I tak naprawdę na tym koniec. Za te nowe jednostki tam ich nie ma zbyt dużo. Jeżeli Coś się dzieje, jeżeli coś się dzieje, to ja bym raczej tutaj widział wzmacnianie zdecydowane obrony Ługańska, od tamtej strony. I takie przegrupowania, no tak naprawdę, naprawdę y, 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 gdzieś tak od rejonu Melitpola, aż po Ługańsk. Melitpola, aż po Ługańsk. I te transporty, które w tej chwili było widać, przynajmniej przez ostatnich kilka dni, to na Białorusi ich nie ma. Czyli znaczy, że one pojechały w tamtą stronę. Trzeba tutaj zaznaczyć okay. oświadczeniu Słyszałeś, jakie było ostateczne oświadczenie Backi, Łukaszenki, hmm, że leci do Moskwy w tych dniach? Leci do Moskwy to jest jedna sprawa, natomiast powiedział wyraźnie nie, że Siły białoruskie będą współdziałać, będą wspierać, będą pomagać, ale bezpośrednio do konfliktu się nie włączą ze względu na, jak już powiedział wprost, własną słabość strukturalną. Hmm. Zmiana, kompletna zmiana tej narracji. Tak, zmiana narracji, ale zarazem to jest dziwne, bo on powiedział trochę prawdy. Tak? Rzeczywiście. Ale przedtem propaganda nie pozwalała, żeby mówić takie rzeczy o swojej armii. Słabość strukturalną, co oznacza, że tam musi być rzeczywiście bardzo duży problem. Tam musi być bardzo duży problem i o tym. A jednocześnie Problemie. Białoruś zarabia dodatkowe krocie na pomaganiu w kiwaniu sankcji Rosjanom. A tak. Tylko, że zauważ, że. Część z tego, co jest transportowane do Rosji zostaje już na Białorusi. W tej chwili haha, takie informacje, o tym, takie informacje o tym, że gdzie zaopatrują się mieszkańcy rejonów rosyjskich przygranicznych, nie u siebie na Białoruś. Po raz pierwszy jeżdżą na Białoruś, która to Białoruś była dla nich taką, no wiadomo, ta hachły, no to bieda i tak dalej, a oni się zaopatrują tam. W tej chwili. Tam jest, tam jest i Łukaszenka tego nie żałuje. Wyraźnie kraj ma i tak zrujnowany, jest, jest, jest mu wszystko jedno, a wyraźnie stara się y, pokazać, że u niego jest lepiej niż w Rosji. Paradoksalne to jest. Paradoksalne jest jeszcze jedno. Była mowa, pamiętasz, była mowa o tym, że y, Republiki Środkowoazjatyckie były, nie zgodziły się na, na biura rekrutacyjne, na rekrutację ich obywateli oraz przebywających tamże Rosjan, do wojny w Ukrainie, tak. prawda? Okazuje się, że Łukaszenka też się nie zgodził. Oficjalnie żadnych centrów rekrutacji rosyjskich nie ma. Ja bym na jego miejscu osobiście zrobił y, 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 sobie każdą herbatę i to z tego, co właśnie sobie, sobie sam kupiłem. Zauważ, że on tam wymienił większość tego personelu. No po, po, tym, po tej śmierci jednego ze swoich najbliższych współpracowników, którzy krytykowali kwestie wojny. Krytykowali kwestię wojny. Wymienił krytykowali wszystkie wojny. Nieśmiało krytykowali nawet samego Władimira Władimirowicza. Może inaczej, nie krytykowali. Zadawali pytanie, czy aby na pewno ogarnął wszystko w tak swoim umyśle. Czy jest pewny, czy jest pewny, co robi. Tak. A to już bardzo poważny zarzut. W każdym razie Łukaszenka jedzie do Moskwy, uwaga, na ten czas pozostaje cała wierchuszka wywiadowczo wojskowa. W kontakcie z jego synem Witalijem, najstarszym. Hmm, taki bezpiecznik sobie wstawił. Bezpiecznik sobie wstawił. Młody jest młody, ale mówi się, że od 2014 roku szkolony na następcę. Tak. Wiem o tym od tej strony, że zaczął bostro dotykać biznesu i uczyć się zarządzania w praktyce przez ostatnie lata. Czynił różnego rodzaju doświadczenia, że tak powiem i no obycia trochę złapał. Przy okazji jest również, nie wiem czy w tej chwili, ale był również oficerem. Dłuższy tak. czas. Czyli na, nazwijmy to obleciał już wszystkie branże i w razie gdyby coś się stało staremu, a Moskwa by osłabła, to on jest gotów do przejęcia władzy. Do sukcesji. Tak w końcu Socjalizm tak płynnie patrząc na Koreę Północną przechodzi w dynastyczne zapędy nie, nie, no nie mówmy socjalizm mów, mówmy zwykły bolszewizm boż to zwykły bolszewizm jest z um, socjalizmem wiesz zwłaszcza zachodnioeuropejskim z tymi nieszczęsnymi socjalistami, zwłaszcza niemieckimi i skandynawskimi XX wieku, to no nic nie ma wspólnego, nic a tak naprawdę to oni byli ostro antyrosyjscy tak, ja, tu, ja tylko jeszcze na koniec historii, że y, oficjalnie przeprowadzone przez co niektórych badania niemieckiej opinii Publicznej mówią, że y, przeciwników rządu w społeczeństwie, rządów SPD i Scholza jest 80% w Niemczech. Tak, dokładnie. A teraz dokładnie. przejdziemy do kolejnej części naszego spotkania. I zbliżając się ku końcowi, tak, mamy jeszcze powiemy o aspekt. takich. Tak, tak, mamy jeszcze taki aspekt mianowicie to są, to są historie, które się już dzieją poza Rosją. Zacząłeś o Niemcach, zacząłeś o szolcu, a tutaj Wall Street Journal pisze, że Niemcy potrzebują zainwestowania 20 miliardów euro albo nawet 21 miliardów, żeby uzyskać 30 dniowy 30-dniowy zapas amunicji, który jest warunkiem NATO. Tak. Natomiast budżet ministr yy, Monu. Niemieckiego na ten cel to jest w 2023 roku 1 miliard. I tutaj mamy taką historię, o której mówi niemiecki przemysł zbrojeniowy. I to mówi już wyraźnie. Nazywa Scholza i całą formację, która rządzi, grabarzami. Twierdzi, że przez Scholza i przez manewry SPD. Przez ludzi, o których y, mówi y, bardzo, bardzo ładnie, nazwał to prezes jednej z firm zbrojeniowych, stowarzyszeni z Rosją. Przez tych właśnie stowarzyszonych z Rosją y, niemiecki przemysł zbrojeniowy stracił rynek polski, traci rynek czeski. Norweski. Nie, norweski, tak, szwedzki, bardzo się zastanawiają nad tym, y, Szwedzi, nawet oficjalnie już takie przebłyski, że no tych niemieckich czołgów to my nie kupimy, no ale jak już będziemy w NATO, to być może, uwaga, uwaga, mogą to być Abramsy. A Amerykanie Szwedom żadnych małpich wersji Abramsów nie sprzedadzą. Na pewno by ich Szwedzi nie wzięli. No, zresztą by ich Szwedzi nie wzięli. I to samo jest prawdopodobne u Finów. Czyli rynki skandynawskie. Tracą Niemcy, tracą Europę Środkową, bo to przekazanie, wiesz, to przekazanie jednego, jedynego czołgu, tego jednego, jedynego leoparda, chybakom? nie wywołało entuzjazmu. Raczej wywołało pełne politowania, uśmiechy, tym bardziej, że oświadczono, że reszta, z tego, no, jak to nazwać? Hmm. Jakby tutaj można było. To miało się nazywać Ringtauś, tak? To wszystko. Tak, Ringtauś. Jakby można było określić, wiesz, to no kompanii, z tej kompanii. Ta cała kompania będzie przekazywana aż do końca 2023, 2023 roku. Sprawa Leopardów 1, które stoją. 180 sztuk składowanych. Tak. Niesłychanie, w rezultacie to się doliczono nawet 250, które można byłoby uruchomić. Niesłychanie podcięła wiarygodność tego rządu, bo przemysł mówi, że oni są w stanie doprowadzić je, zmodernizować je w ciągu niecałych pół roku. A dokładając pancerz reaktywny, czy to NERA, czy ERA z zewnątrz. I o tym właśnie mowa przy tej. Modernizacji, to uzyskuje się sprzęt co najmniej równoważny, te 72 b 3 A zostawiając go, niech będzie w brygadach zmechanizowanych, czyli jako jeden uh -huh. batalion w takiej brygadzie lub też maksymalnie dwa, to zależy jak uh -huh. tam, bo różnie z tym sobie Ukraińcy działają. Jako ten element wspierający piechotę, a do uh -huh. wszystkich brygad pancernych te poważniejsze, grubsze, cięższe. Byłaby to naprawdę. Zyskujemy okropa. świetne. Ukraińcy zyskują świetne wozy wsparcia, do których jest bardzo dużo amunicji. Bardzo dużo amunicji. 105 dokładnie. mm. No 105 mm. O właśnie i tutaj mowa o tym i tu y, powiedział Mike Ryan, że kaliber 105 mm będzie prawdopodobnie kalibrem roku 2023 w czasie wojny ukraińskiej z tego względu, że po prostu amunicję 155, trzeba, produkcję trzeba uruchomić denowo. I to gdzieś pod koniec roku, w drugiej połowie roku dałoby rezultaty. No a 105 jest mnóstwo, 105 y, nawet starsze i, artyleryjskich, i czołgowe, które by mogły służyć jako wozy, tak, jako wozy wsparcia, prawda, i tej artylerii jest mnóstwo, mnóstwo jest amunicji. A wiesz co by było to hitem totalnym? Bo już mowa o tym, że w następnym pakiecie, tak? Hitem totalnym by było, gdyby jakiś kraj udostępnił swoje modernizowane M60-ki z tymi jeszcze armatami, ale już zmodernizowane dla Ukraińców. Wow, myślę, że fruwałyby wieże no. rosyjskie, aż by furczało. To jest bardzo możliwe i to jest, i to moim zdaniem jest możliwe. Tu nawet niepotrzebna byłaby modernizacja izraelska Sabor, która była już top top of the top, tylko wiesz, taka Magachy. typowa europejska już by wystarczyła. No, Dobrze, i w tym momencie doszliśmy do elementu, jakby to powiedzieć, prezentowego. Elementem prezentu z okazji wizyty no. Żeleńskiego w Stanach jest Pakiet mniejszy, miliard 850 milionów dolarów, w ramach którego jest bogactwo amunicji, również do tych czołgów 125 mm. A no właśnie, 100 tysięcy sztuk. Tak, tak. Skąd się wzięło 100 tysięcy sztuk amunicji 125 mm? Dwa tropy. Po pierwsze, Prezydent Bułgarii, rusofil niesamowity, rozdarł się, że on już nie może zatrzymać tej pomocy dla Ukrainy. Prawo mu nie pozwala. Nie ma konstytucyjnych środków. Tak. Dalej, prezydent Rumunii, Johanis, powiedział, że no Rumunia, Rumunia pomaga oraz prawdopodobnie zostały bardzo przeorane składy pewnego kraju NATO na P i nie jest to Portugalia. I wszystko to, co się da, trafi tam. Do tego przypomnę, mhm. że jeszcze producentami takich rzeczy oprócz kraju nad Wisłą są Słowacy. Są tak jest. wymienieni Bułgarzy, są tak jest. w części Rumunii. Niestety jest Serbia, ale to bym zostawił, bo myślę, że do... muszą zmądrzeć troszeczkę. No nie, się do <laughs> Ale oni do są na razie... za Zafunduje kilka szoków. I... Tak. Na razie są wąsko rosyjsko sformatowani, zostawmy to w spokoju. No kurwa, jest nie. Pakistan. Pakistan chętnie Nie i są Chorwaci jeszcze. Chorwaci prawdopodobnie Też. również, tak. Do tego dodajmy Indie. Kupiły mnóstwo no, india, pocisków pancernych tak. Mango. Tą wersję, czyli tak. taką całkiem nowoczesną. No Swińców chyba nie wzięli jedynek, ale Mango na pewno, więc dałoby się coś stamtąd wyszarpać. Yy, Wietnam. Też by dał radę. Wietnam. Wietnam, Wietnam jest Ale ja powiem ciekawostkę a propos Pakistanu. Ostatnio ma napięku z Rosjanami. Ja powiem a propos Pakistanu. Pakistan robi amunicję 125 mm rozdzielnego ładowania w dwóch rodzajach co najmniej. Jeden jest do czołgów po prostu T-72, czyli jak gdyby starszego wzoru armaty 2A46 i... One mają parametry lepsze niż to, co produkowane było w Polsce i to, co produkowane na Słowacji w tym zakresie, oraz produkują jeszcze jeden asortyment do czołgów z tą nowszą armatą słowacką, taką, która była tak. w PT-91, o jeszcze lepszych parametrach niż to, co robione u nas i na Słowacji i non-stop tego używają, bo cały czas coś tam się gdzieś tłucze w wykonaniu pakistańskim i naprawdę uważam, że nie wolno nie doceniać tego kraju jako producenta tej amunicji. Nie, nie wolno. Tym bardziej, że Kalidy co prawda są takimi czołgami dosyć nieskomplikowanymi, ale jednak zrobili te, te czołgi. I to już Czyli mają tą jedno, lepszą armatę. No właśnie. Bardziej jedno, precyzyjną. I tak dalej. Przemysł, przemysł pancerny, a co do stopiątek, to podobno stopiątki mają znaleźć się w dostawie włoskiej. Bo Włosi też i tutaj Georgia Meloni zdziwiła wszystkich bardzo, ponieważ pani premier Włoch oświadczyła, że jedzie do Kijowa na początku 2023 roku. Ja dorzucę jeszcze jedno na terenie Włoch. Już kiedyś robiłem o tym wzmiankę. Jest taka baza, chyba w Stripoli, jeśli się nie mylę, czy jakoś tak, gdzie stały całe tysiące sprzętu, który w ramach redukcji włoskiej armii był tam składowany. I tam były i leopardy, jeden włoskiej armii, i ko kołowe wozy opancerzone różnej proweniencji, mhm. i kołowe wozy wsparcia ogniowego z armatami 105 też. Pamiętaj, że Dardo się znalazły w Ukrainie. Tak końcu. Więc e, tam jest dosyć dużo różnych ciekawostek, których chciano się za wszelką cenę kiedyś pozbyć, ale z rządzeniem losu nie wszystko się pozbyć dało. I tak. powiem szczerze, Włochy, jeżeli tą, tym tropem pójdzie pani premier Meloni, mogą stać się jednym z większych donatorów. Tak większych dostawców i to uzbrojenia bo je, którego zwłaszcza, jeśli Ukrainie oni, bardzo potrzeba jeśli oni produkowali bo ja tego nie wiem, czy oni produkowali u siebie te Leopardy pierwsze czy dostawali je z Niemiec ja myślę, że oni je robili u siebie robili, robili je u siebie tak, to zresztą był tam, pamiętam chyba jeden z warunków tego żeby tą umowę podpisać i także to jest to jest tutaj wyraźne no i właśnie te stopiątki, bo to stopiątki włoskie 105 no zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze no Amerykanie na pewno. Na pewno, co ciekawe, Hiszpanie się zdeklarowali. Tutaj też te 105 by były Francuzi swoje. I ciekawe, co zrobią Niemcy. Bo ciekawa sprawa. Ominąłeś Brytyjczyków, Mówiłeś, którzy na pewno je brytyj... robili. Tak, <laughs> oczywiście. Znaczy poszedłem tropem Unii, ale tu masz rację, Brytyjczycy. Natomiast tu ciekawa sprawa. Ponieważ ostatnio bardzo zintensyfikowały się szkolenia prowadzone y, właśnie przez Niemców w Niemczech, podobno nawet w Göfenfer, czy tam na, na największym regionie, tak? Göfenwer, tak? I właśnie, tak jakby to było, takie zresztą są informacje, że to chodzi o to, że skoro tak się opóźniamy ze sprzętem, to chociaż robimy szkolenia. No akurat, jakby to powiedzieć, bazę szkoleniową Niemcy mają dobrą. Bardzo dobrą, także ja bym się nie zdziwił, gdyby właśnie o to nie chodziło. Kilka ich Pęż... poligonów zdążyłem poznać. No właśnie, no właśnie. Więc tutaj poza tym uruchamiany dodatkowy pakiet szkoleniowy fińsko-szwedzki. Tutaj już taki bardziej polarny, bo w Norlandii, w Laponii, a to dlaczego? Dlatego, że Rosjanie, mimo tego, że dwusetną brygadę zabrali z Murmańska, to jednak zaczęli z powrotem wzmacniać tamte oddziały arktyczne. I tutaj znaczy inwestują w przerzucać... infrastrukturę. Tak, też infrastrukturę tak inwestują oczywiście, to jest jasne, ale kierują tam żołnierzy i to kierują tam żołnierzy kontraktowych. Wyraźnie, Mobików tam nie dają czyli i to żołnierzy werbowanych na północy tam sybiraków częściowo tych nazwijmy to z prawda i to oni oni właśnie tam oni właśnie tam lądują także tutaj, tutaj tutaj mamy wyraźnie że jednak nie rezygnują nie rezygnują z tego przejmowania jak największej części Arktyki no to, że to jest najkrótsza droga, to przejście północno-zachodnie, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest moim zdaniem to, co jest na dnie. Tam, jak robili Amerykanie rozpoznanie niesamowita ilość konkrecji manganowo-wanadowych, wszelkiego typu. Wydobycie tego to jest naprawdę majątek. Jeżeli, no, jeżeli, jeżeli ja pamiętam to, wiedzę, to konkrecje mają postać taką, że można je po prostu zbierać z dna. Tak, dokładnie. Więc coś może płynąć, jak odkurzacz się zachowywać, albo jak glumojat, wyciągać to na powierzchnię, łatwo razu skończy... do Od razu do przetopu. Tak, Dokładnie. skoncentrowane. Natomiast Dobrze. tutaj jeszcze jedna, jedna ciekawa sprawa, którą właśnie właśnie mi się przypomniała, mianowicie się skarżyć, zaczęli się skarżyć Jakuci i Niemcy. Ja Zatem o tym już mówiłem wcześniej, że to. w Jakucji coś zaczęło się dziać już dawno temu, zaczęły się protesty nawet. A dlaczego się zaczęły? Dlatego, że ich na siłę usiłuje się wrobić w przestępstwa, żeby ich wypchnąć na Ukrainę, albo też na siłę usiłuje się zmobilizować. Dlaczego? Ponieważ jedni i drudzy są świetnymi strzelcami obeznanymi z bronią. Tak, a oni poszli w swoje tajgi i inne tundry, no. żeby teraz nie być Znikają, utwytnymi. znikają, dokładnie. I coraz częściej się mówi o znikają, tym, tak. że eksploatuje się rabunkowo ich kraj, ich kraj, tak. o tym, ich kraj, nie krainę, ich kraj. Kraj, tak. I stają się coraz bardziej, tak to powiedzieć Radykalnie. bronie Tak. Dokładnie tak. Po pierwszy pojawiła się, słuchaj, w niek na niektórych forach i na niektórych grupach, y także na Telegramie, flaga Jakuci. A jest to flaga bardzo Jakucji, bogate terytorium. Jak to, tak, diamenty, złoto, o, ropa. Żaby. Ropa, tak. Dobrze, ale wróćmy do tych. Y y y prezentów, które de facto no, przypieczętował swoją obecnością żołeńskich w stanach plus jeszcze ten pakiet 45 miliardów pomocy tak ogólnie szeroki. Z czego 20 miliardów to jest pomoc wojskowa 18-20 tak Czysto wojskowa? Do tego dołóżmy bardzo dziwne zachowanie w Polsce, bo pomimo tego, że było jak przyjechał Żołęski do przemyśla pociągiem, bo to była najbezpieczniejsza forma podróży no. tak. To od razu się pokazało, że niby rzekomo polskie służby kompletnie pominięte, Polacy jako nikt traktowani, i że przez wypadek komendanta głównego policji, mhm. czyli granatowego komedianta w tej chwili, jak dla mnie i mhm. zdania nie zmienię przy tak. tej sytuacji, ja też nie. bo każdy inny już by za to siedział, za takie coś, mhm. to przypisywanie temu, że to trafia w nasze służby ochrony, nie, bez, nie, nie służby policyjne, czyli porządku publicznego, tylko służby ochrony jest dla mnie niewłaściwe. I obstawiano medycznie i pod innymi względami, obstawiano to, ten przyjazd Żeleńskiego, ale odpowiedzialność za wszystko, skoro jest to wizyta w Stanach, to bardzo słusznie uważam, wzięła na siebie Secret Service i ich delegatura wzięła... tutaj w, przy, przy ambasadzie amerykańskiej. Niech ponoszą odpowiedzialność, skoro leci tam. Polacy wsparli, jak mieli wesprzeć. Spotkał się potem jeszcze z prezydentem Dudą. Okay. No wra tak, wracają, wracając, wracając bo jak dokładnie. Lecia, tak, tak, ale ogólnie, a spodziewano się, że zrobi turnę po innych krajach Europy Zachodniej, ale tego nie zrobił. A jedyne miejsce, gdzie się zatrzymał, to była jednak, znaczy, no tak, spotkanie z polskim prezydentem, mimo wszystko, co by nie mówić. I to bardzo kordialne powitanie, a nie sztywne i tak dalej. Więc y ktoś tutaj troszeczkę. Za bardzo przykręcił, przy, przestawił wajchę, żeby pokazać, jak nieważna jest tym wszystkim Polska, z czym się nie zgadzam. I ta wizyta żełańskiego dzięki uprzejmości polskich służb się jak najbardziej odbyła i przy ich odpowiednio cichym i małym wsparciu. Ale skoro odpowiedzialność za wszystko mieli mieć Amerykanie, no to dlaczego nie? I teraz on wracając tam, no, przywozi tego typu prezenty. Ma zagwarantowane wsparcie finansowe na rok, na czas trwania wojny. Nawet na rok, a wszyscy mamy nadzieję, że skończy się to szybciej. No i dobrze by było, żebyśmy w ten sposób zmierzali właśnie ku końcowi naszego dzisiejszego spotkania, bo trzeba jeszcze trochę Panie. pomóc naszym rodzinom przy świątecznych przygotowaniach. I powiedzmy tak. Przykrym prezentem było to, że do tej wojny doszło obracaliśmy to z każdej strony to niechciane coś ale w końcu takich ludzi jak ty i ja połączyła chęć pokazywania jak to wygląda i tłumaczenia o co w tym wszystkim chodzi, bo nie każdy się orientuje oczywiście z czasem się to wszystkim przejada, to widać, bo oglądalności się zmieniają, nie, nie wszystkie tematy są odpowiednio nośne, to jest normalne to się, jak każdy tak. temat się zgrywa, tak. ogrywa wojna no toczy się swoim biegiem zawsze, no, oczywiście ja też czasami wrzucam tak pod hasłem: nie, nie samą wojną żyje człowiek zdecydowanie. Ja pamiętam, pamiętam co się działo, jeżeli chodzi o Bośnię, jak to szybko znikało z pierwszych stron, z jedynek dzienników telewizyjnych, co się działo w Bośni, a działy się straszne rzeczy, a to gdzieś tam się przemykało na czwartych stronach z tyłu, bo już to było po raz kolejny po raz kolejny i po raz kolejny. Tutaj zaczniemy... Niestety być... w świecie szybkiej informacji Właśnie. news jest tylko newsem. Dokładnie. Liczy się tylko news, a news ma swoją żywotność policzoną. 48 mówimy. godzin, dokładnie. Okay. W związku z tym przechodzimy do chyba klu dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, gdyby nie ta zła rzecz, jaka się wydarzyła, to my byśmy się tak szybko przynajmniej nie, nie poznali, nie spotkali, nie zaczęlibyśmy zapodawać w eter tych naszych krzywych tekstów, to jak się okazuje jednak się w miarę przyjmują u Państwa. I te dwie łyse kopułki nie nadawałyby razem. Dokładnie. Dotarliśmy do tego punktu, to chciałem najpierw ja też na pewno masz coś do powiedzenia, złożyć życzenia. No, oczywiście, jak najbardziej dowodzę się do tych zdrowych, zdrowych rodzinnych, tak, pogodnych, ciepłych, niepłych, pogodnych, wesołych tak. świąt. I bez awantur nad Karpiem nie zakrzykujmy się politycznie Dokładnie. nad Karpiem. Niech karp, nie karpiem, łączy, niech karp łączy obkatek, lub każda inna ryba, tak, a opłatkiem się połammy po to, żeby to było tak szczere jest. i prawdziwe. I po to, żeby ten kolejny, następny rok był już nie w cieniu wojny i żebyśmy mogli nagrywać jakieś spokojne wideokasty na temat kolejnego roku upadku rosyjskiej gospodarki. I nie tylko, bo myślę, że tematów dla nas, dla takich dwóch, których jak my, to nie ma ani jednego, spośród znanych nam każdych trzech, pozwoli nam to kontynuować nasz rozpoczęty, rozpoczęty cykl, który u mnie już się chyba nazywa gawenda ekspertów. tak? Nawet, tak. Jeśli, nawet jeśli w czymś nie będę ekspertem ja, to będziesz nim na przykład ty, albo będziemy znali kogoś, kto za eksperta będzie mógł robić, a my go sobie tak. wypożyczymy. Easy. Szanowni Państwo, było to naprawdę wspaniałe z mojej strony jako debiutanta w, w, w tego typu rzeczach, Zagościć tutaj przed Państwem. Przesympatyczne było spotkać takich ludzi jak Marek i wszystkich innych, którzy ze mną nagrywali, których też serdecznie tutaj ja pozdrawiam. Jak również Ty pewnie pozdrawiasz wszystkich tych, którzy i ciebie w końcu Oczywiście. też zaprosili do Oczywiście. siebie. Oczywiście, i tak, i dzięki temu, że właśnie to jest to, że czek istnieje dzięki temu w przestrzeni. Dzięki tym wszystkim, którzy czytają, patrzą, obserwują. Którzy chcą go po prostu widzieć. Także tym wszystkim składam życzenia najserdeczniejsze, wesołych, ciepłych świąt. I proszę Państwa, no cóż, zostańmy razem. Zostańmy razem i pamiętajmy też o tych, którzy w te zimne dni, tej, tej zimy, kiedy my siedzimy przy stole w cieple, łamiąc się opłatkiem, to oni w chłodzie, często w głodzie. A niektórzy nawet w okopach spędzają ten sam czas, a wróg tak. ich na pewno nie będzie oszczędzał w tym czasie, bo wręcz nie, uważam, że będą nie, dodatkowo przeciwnie. starali Ataki się będą. uprzykrzyć. Dokładnie. Bo świadomość tego, że coraz więcej Ukraińców jednak wybiera bardziej katolicki model funkcjonowania, jeśli chodzi o święta, nawet nie mówię o zmianie aspektu wiary, tylko nie o pamiętam, przejściu tak, na tylko... ten kalendarz i święta. Tak, bardzo jest to nie w SOS, bo to jest wymykanie się kontroli patriarchatu moskiewskiego. To nawet nie, to nawet jest zmiana kulturowa, gigantyczna. Też. Więcej, ja słyszałem już takie plotki o tym, że być może Ukraińcy porzucą, porzucą, porzucą... cyrylicę. To I by... w ogóle już byłaby zmiana nieprawdopodobna, zmiana, I się, ale... zmiana kulturowa, tak po, porównywalna już raz takie coś było. Pamiętasz Atatürk, Przecież tak naprawdę alfabet łaciński Turkom narzucił. I proszę, jak to ładnie wyszło. Dokładnie. Więc są dobre i sprawdzone wzorce i myślę, że ci Ukraińcy tak szybko uczący się obsługi zachodniego sprzętu pokazują, że są bliżej tego zachodniego świata niż wielu się wydawało. Dokładnie. Więc reasumując, abyście sianko pod obrusem mieli, aby Atmosfera przy stole była rodzinna i miła. Oby żadne inne smutki i frasunki nie przesłaniały nie wpływały na tą atmosferę. Ja abyśmy po świętach wszyscy mogli się dalej w zgodzie i w komplecie spotkać i oby dalej... naszym największym problemem były dodatkowe kilogramy na wadze. Dokładnie. Oby to był jedyny problem, który będzie nas wszystkich dotyczył. Więc szanowni Dokładnie. państwo Wesołych, świątecznych, ciepłych, rodzinnych świąt. A między świętami a Sylwestrem na pewno kapitan Lisowski jeszcze Was nawiedzi. A jak będzie chciał Marek, to również z Markiem. Zacne towarzystwo Marka jest i tak, i tak jakie? Bezcenne. I szanowni Państwo, na koniec. Kapitan Lisowski nadawał wszem i wobec wszystkich pozdrawia. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam do dawania rad z reklamami. Pozdrawiam wszystkich moich patronów wspierających, fundatorów kawek wirtualnych i zachęcam też nieustająco do wsparcia mojego kanału poprzez YouTube, Patronite, wirtualne kawki. I szanowni Państwo, nadawał kapitan Lisowski wzmocniony Markiem Meissnerem i raz jeszcze Dziękujemy. do usłyszenia, do widzenia. do widzenia i wesołych świąt. Wesołych świąt.